Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kuriera Historycznego. Ja nazywam się Łukasz Szymura, a ze mną tradycyjnie jest Jakub Wojas. Dzisiaj porozmawiamy o akcji Wisła, czyli sprawie, która może nie tak mocno jak zbrodnia na Wołyniu, ale również niezwykle silnie dzieli Polaków i Ukraińców, jak również samych Polaków. Dyskusja pod filmem na naszym głównym kanale pokazała, jak odmiennie oceniamy akcję Wisła. Jak różnie spoglądamy na przyczyny i skutki tego wydarzenia, a ponad 1700 komentarzy, chyba potwierdza, że warto jeszcze rozwiać pewne wątpliwości, pewne kontrowersje związane z tym tematem. Cały czas kontynuujemy współpracę z wydawnictwem literackim, którego nakładem ukazała się najnowsza książka profesora Grzegorza Motyki, i właśnie tytuł tej książki budził Wielki sprzeciw, wielkie wątpliwości wielu naszych widzów i Kuba jestem ciekawy jak ty odniesiesz się do tego tytułu, a brzmi on następująco: Akcja Wisła 47, komunistyczna czystka etniczna. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem nazywania zbrodni, które miały miejsce w czasie II wojny światowej czy wcześniej, określeniami, które powstały później. I czy to ludobójstwo, które Dopiero zostało wprowadzone do prawa międzynarodowego w 1948 roku, czy czystka etniczna, która narodziła się na tle wydarzeń e, wojny w Jugosławii w latach 90. I tutaj bym się raczej nie, nie użył takiego określenia. No, bardziej adekwatne i poprawne prawniczo jest z, no, zbrodnia przeciwko ludzkości, tylko że to też jest bardzo szerokie pojęcie. Oczywiście znano przestępstwo. Związane wtedy w, z, z masowymi przesiedleniami, przymusowymi przesiedleniami ludności cywilnej, i taki charakter właśnie miała akcja Wisła. Aczkolwiek jest ono w pewien sposób uprawnione, z, z, i z tego względu jest to uprawnione po, używanie, kwalifikacja w ten sposób akcji Wisła. Jednocześnie, czystka etniczna, należy pamiętać, że ta nazwa pojawiła się później, dużo później. I w ten sposób nikt by tak nie określił w 1947-1948 ten, ten sposób tej operacji. Ale też rozumiem, pewnie, może zabieg marketingowy, I, ale tutaj też, też byliśmy, można powiedzieć, tego ofiarą, że pojawiły się kontrowersje związane z tym, że odczytano to jako próbę zrównania tego, co było, co miało miejsce na Wołyniu co właściwie, bo nakręcamy to ten odcinek 11 lipca, właśnie miało miejsce w 1943 roku, w czasie krwawej niedzieli, bo to też była czystka etniczna, tylko ona miała charakter, no dzisiaj też byśmy powiedzieli ludobójczy. To była, to, bo tu mieliśmy do czynienia z rzezią ludności cywilnej, tam mieliśmy do czynienia z przesiedleniami i tu absolutnie nie ma tej samej, te, tego samego ciężaru zbrodni. Jednocześnie to obydwie, obydwie formy przestępstw, Miały charakter zbrodni przeciwko ludzkości. No to, jest, to jest kwestia dosyć zagmatwana dla e, takiego laika, i często też z tego powodu wybuchają, wybucha mnóstwo kontrowersji, bo e, strona ukraińska nie chce się zgodzić na uznanie ludobójstwa, e, nazywania zbrodni wołyńskiej mianem ludobójstwa. Z kolei Polacy, jak widać, oburzają się nazywanie m, akcji Wisła czystką etniczną, uważając, że to jest. Zbyt, zbyt radykalne pojęcie, i w... no ja, 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 bym, ja bym się do tego nie uciekał. Aczkolwiek, jeżeli patrzymy na samą warstwę fak faktograficzną tej książki, no to oczywiście ona bardzo szczegółowo opisuje przebieg tych wydarzeń. I przyznam się szczerze, że przed przeczytaniem tej książki miałem zupełnie inny pogląd na akcję Wisła, właściwie dosyć zbliżony do większości osób, które komentowały nasz film. I muszę powiedzieć, że zmieniłem ten pogląd. Jestem obecnie krytykiem tego, co zrobiły komunistyczne władze z ludnością ukraińską, Łękowską, bojkowską w 1947 roku, Sam, samą ideą przesiedleń tej ludności, i uważam przede wszystkim z tego względu, nie tylko ze względu na tragedię ludności cywilnej, ale też, że była to operacja przeciwskuteczna która właściwie no, przeros formy nad treścią, w ogóle to nie miało większego uzasadnienia e, militarnego, żeby zdławić banderowskie podziemie, które trzeba było zdławić jako zagrażające państwowości polskiej, jako działające przeciwko państwu polskiemu, jakikolwiek ono by nie było. E, to tutaj właśnie trzeba to podkreślić. Akcja Wisła nie miała na celu zdławienia Ukra banderowskiego podziemia, Akcja Wisła nie była odwetem za Wołyń, co też się często pojawia, że w pewien sposób była to reakcja na Wołyń. W ogóle nie. Gdyby nie doszło do wołania, to by i tak mogłoby dojść do akcji Wisła. I tak samo nie, na, nie należy tego zrównywać, że akcja Wisła jest w pewien sposób, co po stronie ukraińskiej czasem się pojawia, że akcja Wisła jest czymś porównywalnym ze zbrodnią wołyńską. To też, też jest kłamstwo. To ja, może jeszcze wyciągnę esencję z tego, co powiedziałeś, bo bardzo ważne jest to, żeby to też wybrzmiało, że czystka etniczna nie musi wiązać się z eksterminacją ludności cywilnej. Myślę, że wielu widzów, wielu czytelników oni automatycznie wiązali ze sobą te, te dwie kwestie, i stąd wynikało też te oburzenie, bo niektórzy sądzili, że ten tytuł. Zrównuje niejako zbrodnię wołyńską z akcją Wisła. Tak oczywiście nie jest, natomiast rozumiem, że w tych całych emocjach związanych z relacjami polsko-ukraińskimi przed wojną, w czasie wojny i tuż po wojnie, no to czasami te emocje trochę blokują takie spokojne, chłodne, logiczne myślenie. Sam często muszę dbać o to, by podchodzić do tego, Stricte faktograficznie, i że i te emocje gdzieś zostawiać z boku, a jest to niezwykle trudne. Natomiast przechodząc do innej kwestii, bo często pojawia się pytanie, dlaczego akcja Wisła została przeprowadzona dopiero w roku 1947? I myślę, że warto wyjaśnić tą kwestię. Po prostu wcześniej polskie władze były zajęte innymi, z ich perspektywy bardziej ważkimi sprawami. Po pierwsze. Trzeba było uporać się z opozycją legalną, czyli polskim stronnictwem ludowym Mikołajczyka, a także ciągle silnym polskim podziemiem niepodległościowym. W takiej sytuacji kwestia czy to przesiedleń, czy walki z ukraińską powstańczą armią miała znaczenie drugorzędne, natomiast to nie jest też tak, że nic się w tej kwestii nie działo. Bo już w roku 44 PKWN, czyli Polscy Komuniści, podpisali umowę z rządem Ukrainy Sowieckiej o dobrowolnej wymianie ludności między oboma państwami. Te przesiedlenia polskiej ludności z Ukrainy i ukraińskiej z Polski, one trwały między rokiem 44 i 46. Natomiast nie było dużego zainteresowania, jeżeli chodzi o Ukraińców, dobrowolnym wyjazdem z Polski do sowieckiej Ukrainy. Wyjeżdżali głównie ludzie, którzy stracili cały lub większość swojego dobytku w rezultacie tego konfliktu polsko-ukraińskiego z lat wcześniejszych, no i oni po prostu nie mieli gdzie mieszkać, więc dla nich to była jakaś szansa taki wyjazd. Oprócz tego na wschód wyjeżdżali też Ukraińcy, którzy identyfikowali się oczywiście z ideologią komunistyczną. Do Polski natomiast przyjeżdżali obywatele polscy z obszarów zajętych przez armię Związku Radzieckiego. Jeżeli mówimy już o konkretnych liczbach, to w latach 44-46 z Polski wyjechało około 500 tysięcy Ukraińców i Łemków, bo musimy też pamiętać o tej grupie etnicznej. Natomiast do Polski przyjechało około 700 tysięcy obywateli polskich. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że już od roku 1945 przesiedlenia przestały mieć charakter dobrowolny. Za ich przeprowadzenie zaczęło odpowiadać Wojsko Ludowe, ale także NKWD. Miało to oczywiście związek z faktem, że zakończyła się II wojna światowa i te Wojsko ludowe, które walczyło w Niemczech, zostało zluzowane i miało możliwość przenieść się na wschodnie tereny Polski. Te przymusowe przesiedlenia były natomiast bardzo mocno torpedowane przez działania partyzantki UPA, która ciągle na ziemiach polskich była bardzo silna. Tutaj jeszcze tytułem zakończenia tego wstępu trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w pewnym momencie strona sowiecka stwierdziła, że ona nie chce przyjmować więcej Ukraińców z Polski. To zmusiło nasze władze do opracowania nowego planu, jak to określano rozwiązania kwestii ukraińskiej na ziemiach polskich. Wydarzeniem jednak, które wywróciło wszystko o 180 stopni. Było zabójstwo przez UPA generała i jednocześnie wiceministra Karola Świerczewskiego. Tak, i tutaj trzeba podkreślić, że zabójstwo Świerczewskiego spowodowało kompletną zmianę pomysłu na zdławienie Banderowskiego podziemia, bo wcześniej była przygotowywana właściwie do tego momentu była przygotowana operacja przeciwko UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Które, która rzeczywiście miała doprowadzić do jego zniszczenia tej formacji działającej na ziemiach powojennej Polski. I zabójstwo Świerczewskiego doprowadziło, paradoksalnie, zresztą zabili go banderowcy według oficjalnej wersji. Zabójstwo spowodowało to, że skupiono się na ludności cywilnej. Co, co było kompletną, kompletnie przeciwskuteczne, bo ta sympatia tej ludności do banderowców malała, bo wiadomo, no, utrzymanie partyzantki też jest kosztowne dla ludności cywilnej, bo też były przymusowe brania tych chłopów ukraińskich, głękowskich, bojkowskich do, do tej partyzantki, bo to spowodowało sp po reakcję. Bo też ustały te wywózki właśnie do ZSRR, tej, tej ludności, więc tych banderowców już tak bardzo nie potrzebowano do ochrony przed tymi wywózkami. I teraz i, doprowadzono do tego, że skupiono się na ataku na ludność cywilną, jednocześnie chciano doprowadzić do ich polonizacji, bo taki był plan, on się pojawia w dokumentach, Komunistycznych notabli, że chcą doprowadzić do stworzenia z, z Ukraińców takich obywateli polskich, jednocześnie przywiązanych do sowieckie, sowieckiej wersji państwa polskiego. Też te wywózki miały być skoncentrowane w określonych miejsca, miejscach kompletnie niezwiązanych z kulturą ukraińską, i tam miano ich doprowadzi do takiej, takiego prania mózgu, można powiedzieć. To, to się o tyle nie sprawdziło, że ta ludność była bardzo źle traktowana. Wywózki, no to też trzeba rozwiać pewien mit, bo te się pojawiły zarzuty, że no ale e, naszych też wywozili ZSRR. Tylko tu, tu e, trzeba podkreślić to, że. Tak zwana repatriacja, tak, 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 taką nazwę oficjalnie przyjęto, polskiej ludności z, z terytorium dawnej II Rzeczpospolitej, która przypadła po II wojnie światowej ZSRR, odbywała się w zupełnie innych warunkach. Przez komisje repatriacyjne to miało bardziej oficjalny charakter. Jednocześnie no, były takie sytuacje, że na Wileńszczyźnie próbowano tych ludzi zatrzymać. Na Ukrainie Sowieckiej próbowano tych ludzi wypchnąć, ale nie w sposób taki oficjalnie przymusowy, tylko przez szereg represji, tam utrudnienia w pracy, szykany. Natomiast akcja WISA polegała na tym, że armia wkrac wkraczała do wsi, otaczała tą wieś, dawała czas na zapakowanie się i wszyscy idą tak z godziny na godzinę. Na stację kolejową i jadą w nieznanym kierunku. To bardziej przypominało właśnie takie syłki sowieckie, które Polacy też doświadczyli w czasie II wojny światowej. Dlatego to też ciężar właśnie tej, tej zbrodni jest zupełnie inny. I, i to, co, to, co można zarzucić władzom komunistycznym już na tym etapie, to jest to, że jak wskazałeś, trwały wywózki ludności ukraińskiej. Do ZSRR i one zostały wstrzymane z tego powodu, że strona sowiecka nie chciała się zgodzić na przyjmowanie więcej, większej liczby ludności ukraińskiej, bo bała się, że wraz z nią przerzucą się te ostatnie oddziały banderowskie, które działają na terytorium Polski i będą mieli jeszcze większy problem. I, i to, ten pro, to ten zarzut strony sowieckiej brał się z tego powodu, że strona polska kompletnie ignorowała banderowskie podziemie. Właśnie do 1947 roku traktowała ten problem po macoszemu, bo trzeba było zdławić Narpie w podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne, bo trzeba było sfałszować wybory, bo trzeba było rozprawić się z PSL-em Mikołajczyka. Zatem ten problem banderowski był tak traktowany zupełnie po macoszemu i właśnie uważano, że jeżeli się pozbędziemy ludności ukraińskiej wraz z tymi wywózkami do ZSRR, to on tak naturalnie zniknie. No ale Moskwa nie chciała sobie brać na głowę kolejnych banderowców, bo miała już ich dosyć po, po, po swojej części granicy I, w, i właściwie zmusiła w tym samym stronę polską do działania. I gdyby strona polska od początku, od początku zabrała się za walkę z banderowcami, jak, jak to przynajmniej robiła z podziemiem niepodległościowym, to ten problem by z, zniknął, nie, nie byłoby tego problemu i, i w ten sposób też doprowadzono by do bardziej cywilizowanych wywózek e, e, ludności ukraińskiej. Nie, nie w ten sposób, jak to było za akcji Wisła. Miałaby one charakter, powiedzmy, bardziej dobrowolny. E, I pewnie też w jakimś stopniu zrealizowano by ten pomysł komunistów, żeby tych Ukraińców bardziej związać z państwem polskim, bo ono nie byłoby wobec nich aż tak opresyjne. A tutaj doprowadzono do sytuacji, że tak. Ludności ukraińskiej trochę zostało po stronie polskiej, bo Sowieci już ich nie chcą. Jednocześnie mamy tych banderowców, których nie, nie udało nam się zdławić. Jest, jest ich na tyle mało, że jeszcze, oni jeszcze mogą się gdzieś tam skryć po tych kryjówkach. No i, no i w sumie mamy problem. No i. Zastosowano też metodę taką, żeby jeszcze z, zrazić sobie e, ludność ukraińską e, w, w, wo, wobec tej nowej władzy, bo też trzeba powiedzieć, że akcja Wisła była przeprowadzona dosyć dyletancko, przynajmniej na, na tym pierwszym etapie, e, z tego względu, że Wózki obejmowały nie tylko osoby ukraińskiego, łękomskiego czy bojkowskiego pochodzenia, ale również Polaków, ludzi, którzy już się związali z komunistami, należeli do partii, byli rezerwistami wojskowymi, także było dużo chaosu, dużo takiego niezgrania, i koniec końców najmniej ucierpiała. Na akcji Wisła właśnie najmniej ucierpiało podziemie banderowskie, które właśnie w tym, na tym początkowym etapie udało się skryć do kryjówek leśnych, do tych bunkrów i przeczekać ten właśnie pierwszy atak wybuchu jak dopiero później przystąpiono do jakichś bardziej radykalnych form walki z nimi. Co ciekawe, ta dzisiejsza ocena akcji Wisła jest zbieżna z tym, co przynajmniej o tym. Na początkowym etapie akcji sądzili sami polscy komuniści, bo dzisiaj możemy to już oceniać na chłodno, mając wiele danych, które łatwiej nam już przeanalizować. Natomiast nawet ówcześnie osoby dosyć subiektywne, bo bezpośrednio zaangażowane w tą akcję, też uważały, że ta akcja była przeprowadzona słabo. No, i te skojarzenia były bardzo krytyczne. I tu warto przytoczyć generała Stefana Mosora ze sztabu Grupy Wisła, który 2 maja napisał takie słowa: Wysiedlano na początku na ślepo, bez planu i przewidywań. Nie zorganizowano pomiędzy odległymi punktami zbornymi a stacjami załadowczymi punktów pośrednich. Nie wykorzystano odpowiednio transportu kołowego i samochodowego do przewiezienia dobytku przesiedlonych. Równocześnie z tą akcją przesiedlenia, tym razem Ukraińców na zachód, dochodziło również do przeszukiwania lasów w celu wyłapywania banderowskich oddziałów. Tu te rezultaty też były dosyć mierne. Takim przykładem nieudolności jest chociażby akcja w rejonie Masybu Kryszczatej gdzie miały się znajdować kryjówki upowców, którzy byli odpowiedzialni za śmierć generała Świerczewskiego. Ta obława okazała się klęską, ponieważ upowcy podpalili duże poszycia lasu i nocą korzystając z wytworzonej przez pożar luki udało im się wyrwać z tego okrążenia. I tu też taka liczba, która pokazuje nieudolność strony polskiej że do 16 maja zdołano złapać jedynie 63 upowców i dopiero kiedy skoordynowano współpracę z armią czerwoną i armią Czechosłowacką to z większymi sukcesami zaczęto wyłapywać banderowców przy czym okazuje się że dużo skuteczniejsi okazali się żołnierze Czechosłowaccy którzy obstawili drogi jakimi upowcy musieli się przeprawić, żeby dostać się na zachód, który wydawał się dla nich jedynym bezpiecznym miejscem. Natomiast jeżeli mówimy o akcji Wisła, no to są też wątki, które zazwyczaj przy dyskusji o, o tych wydarzeniach są pomijane, a wydają się, przynajmniej z mojej perspektywy, nie mniej interesujące i też analizując publikację profesora Grzegorza Motyki. I je sobie mocno zakreśliliśmy. To, co mnie bardzo uderzyło w tej książce, czego nie miałem świadomości wcześniej, to były informacje dotyczące akcji UB, Urzędu Bezpieczeństwa, przeciwko banderowcom, ale związane z ściągnięciem do tego MI6, czyli wywiadu brytyjskiego, który wspierał banderowców. I to, co było ciekawe w, w tym rozdziale książki, to to, że tam była relacja Kima Filbiego, jednego z czołowych sowieckich agentów w wywiadzie brytyjskim, który stwierdzał, że Brytyjczycy nawiązali kontakt ze Stepanem Banderą już przed II wojną światową. To by oznaczało, że w tym czasie, kiedy Wielka Brytania no, była przyjaznym, przynajmniej krajem dla II Rzeczpospolitej, Interesowała się i nawiązywała współpracę z człowiekiem, który jest który jest terrorystą przeciwko państwu polskiemu, przeciwko drugiej Rzeczypospolitej, to, to, to wydawało mi się to szalenie ciekawe, ten, ten wątek, że Brytyjczycy w jakiś sposób nawiązywali kontakty czy współpracę z, z osobami, które prowadzą działalność antypolską w tym czasie przy, przeciwko, bo, bo rozumiem Niemcy, Sowieci, no Sowieci akurat w przy przypadku Ukraińców to, to może niekoniecznie, bo to był dla nich ten, ten sam po, 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 ten sam wróg, ten sam poziom, ale tutaj to wydawało mi się dla mnie interesujące. To jest jeden z takich wątków dodatkowych tej książki. Tam jest też losy dotyczące ludności ukraińskiej już na tych ziemiach, która też wbrew mitowi nie zawsze, bo też pojawiły się w komentarzach zarzuty, że ludność ukraińska trafiła do cywilizacyjnie wyższego poziomu niż te kurne chaty gdzieś tam w Bieszczadach. To niekoniecznie tak wyglądało, bo te, te domy, do których trafiali, czy budynki, no to były ogołocone e, z umeblowania, z, nie miały okien, e, nie miały ogrzewania, i dopiero po latach mogli się tam jakoś urządzać, jakoś żyć na no normalnym poziomie. I też co było uderzające, że ta ludność ukraińska, która trafiła po akcji Wiesła na te nowe tereny, sama prosiła przez ambasadę sowiecką. Żeby ich wywieźć na, na Sowiecką Ukrainę, bo im się po prostu tam źle żyje. Co też ciekawe, na tych terenach mazursko-warmińskich, gdzie, gdzie właśnie trafiali Ukraińcy po akcji Wisła, odradzały się bandy UPA i to też stanowił problem. Chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że szy szybko one były neutralizowane przez wojsko polskie czy funkcjonariuszy bezpieczeństwa tamtego czasu. A propos tego wątku dotyczącego służb wywiadowczych państw zachodu, mnie niezwykle uderzyła ocena Stepana Bandery przez CIA, bo to pokazuje, jak polityka zagraniczna jest czymś brudnym, czymś pozbawionym wartości. CIA dobrze definiuje Banderę jako skrajnego nacjonalistę o zabarwieniu faszystowskim. Uważa też, że Tkwi w tej starej emigracji i nie ma powiązania z nową, uznaje, że jest nastawiony antyamerykańsko. Natomiast dla Amerykanów w ogóle nie liczy się to, że Bandera jest twórcą, wyznawcą tej strasznej ideologii, bo dla nich mógłby de facto wierzyć w cokolwiek. Natomiast oni uznają, że przez tą ideologię mogą mieć problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi grupami narodowościowymi w Związku Radzieckim i z tego powodu Bandera jest mniej użyteczny i nie warto zacieśniać z nim współpracy. To pokazuje, że nie liczą się wspólne ideały, liczą się jedynie wspólne interesy. Jeszcze wracając do akcji Wisła. I tego kontekstu, który mnie zawsze mocno interesuje, czyli jak dzisiaj Polacy, jak dzisiaj Ukraińcy patrzą na tą akcję Wisła i jakie miejsce dają jej w tym strasznym okresie relacji polsko-ukraińskich lat 40. XX wieku. Kuba, tu chyba możemy mówić o jakimś domknięciu, o jakiejś klamrze, która zamyka ten rozdział w naszych stosunkach. Tak i warto sobie też uzmysłowić, że akcja Wisła była tym właśnie ostatnim akordem tego konfliktu polsko-ukraińskiego z czasów II wojny światowej, który właśnie tak jest postrzegany na Ukrainie, że to była głównie konflikt polsko-ukraiński, w którym obydwie strony stosowały represyjne metody wobec ludności cywilnej i ta ta miara krzywdy jest mniej więcej równa, czy, czy to Polak, czy Ukraińców. No, absolutnie nie ma na to zgody, bo akt, te, jeżeli nawet się zgodzimy z tym, że rzeczywiście to był konflikt polsko-ukraiński, no to ten akt zbrodni wołyńskiej był zdecydowanie taką najkrwawszą plamą i tutaj nie ma symetrii, i też trzeba powiedzieć, że no, akcja WISA została zorganizowana przez. Władze komunistyczne narzucone przez Sowietów. Natomiast polskie podziemie połakowskie właśnie nawiązało współpracę na Lubelszczyźnie z UPA przeciwko Sowietom. Z kolei, w, na przykład, w Bieszczadach ta współpraca nie, się nie udawała i dochodziło jeszcze po właśnie po maju 1945 roku, kiedy wygasły te. Rzezie antypolskie na większości terytoriów, właśnie tam jeszcze w dochodziło do ataków na polską ludność cywilną. Także ten konflikt jest bardzo skomplikowany, i też te zarzuty, że Ukraińcy tak mają i tak dalej, to trzeba sobie uzmysłowić, że konflikt polsko-ukraiński narodził się na bazie tego, co się działo po. I wojny światowej, bo też trzeba sobie mieć to na uwadze, że Ukraina była tym państwem, które najbardziej przegrało I wojnę światową, bo jeżeli sobie popatrzymy na mapy po traktacie brzeskim, Ukraina miała być wielkim państwem, miała pojawić się na mapie, a po traktacie wersalskim, po zakończeniu I wojny światowej, ta Ukraina nie powstała. Została zdławiona z jednej z drugiej strony. Już po, po traktacie ryskim stało się jasne, że żadne, żadnego państwa ukraińskiego nie będzie. Jeżeli mamy w przeciągu tych właśnie trzech, czterech lat możliwość stworzenia wielkiego państwa, i później te szanse coraz bardziej maleją, to terytorium coraz bardziej maleje, w końcu nie zostaje nic, to rodzi się frustracja i poczucie wielkiej straty. I jestem przekonany, że Dzieje Ukrainy, czy powstanie tego ruchu ukrai ukraińskiego nacjonalizmu zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby, gdyby jednak Ukraińcy mieli szansę, podobnie jak Litwini, Łotysze, Estończycy, na tworzenie swojej własnej państwowości, bo to był właśnie jedyny taki naród, który miał te, te ambicje, tak wielkie ambicje państwowo-twórcze i nie, nie miał tej szansy tworzenia tego państwa w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. I też musimy sobie uzmysłowić że podziały narodowościowe na terytorium II Rzeczpospolitej były bardzo, ale to bardzo płynne. Dochodziło do, do sytuacji, że w jednej rodzinie część była w a część opowiadała się za Polską i nawet jeżeli spojrzymy na biografię przywódców ukraińskiego podziemia, banderowskiego podziemia Roman Szuchewicz, wchodził z rodziny, która deklarowała, deklarowała wcześniej przywiązanie do polskiej państwowości. U, uważała, że tradycje rzeczpospolitej są ważne. To, to była rodzina Szuchewiczów. Część zresztą rodziny mieszkała w Krakowie i opowiadała się, przyznawała się do narodowości polskiej. E, matka Bandery też pochodziła z polskiej, z polskiej rodziny szlacheckiej e, z Mazowsza. Tutaj gu, główną osią podziału jednak stał się kościół, wyznanie grekokatolickie, które zostało związane z Ukraińskością, z, z kolei ci, którzy przynależeli do kościoła katolickiego rzymskiego, byli utożsamiani z polskością, tylko że to, kto chodził do jakiego kościoła, było zazwyczaj dziełem przypadku, gdzie ten kościół po prostu bliżej leżał. Historia tego konfliktu na pewno nie jest zatem taka prosta, jak to niektórzy sądzą. Nie ma tu prostych schematów: dobrzy Polacy, źli Ukraińcy, czy z ukraińskiej strony źli Polacy, dobrze Ukraińcy. Nie zapominajmy o ludności cywilnej, która wzajemnie się chroniła przed atakami jednych czy drugich partyzantów i często była ofiarą, Ukraińcy padali ofiarą jako Polacy, a Polacy jako Ukraińcy, bo dochodziło do pomyłek. Czasami Ukraińcy, którzy pomagali Polakom ginęli z rąk upa. Nie zapominajmy też, że inaczej by wyglądała historia, gdyby to władze legalne sprawowały rządy w Polsce, PSL, Mikołajczykowski bardzo sceptycznie na przykład podchodziło do całej operacji akcji Wisła. Nie zapominajmy też o porozumieniach pomiędzy polskim i banderowskim podziemiem na Lubelszczyźnie, co skutkowało wspólnym atakiem na Hrubieszów. Też z drugiej strony były ciągle walki w Bieszczadach pomiędzy polskimi i ukraińskimi partyzantami. No i do tego wszystkiego te podziały rodzinne, gdzie część była w, po stronie polskiej, część po stronie ukraińskiej. Dlatego takie schematyczne podchodzenie do tego konfliktu na pewno w niczym nie ułatwia, tylko może... Zagmatwać jeszcze bardziej całą sprawę. No, zrozumienie całej zawiłości tych relacji polsko-ukraińskich jest niezwykle trudne, chociaż trzeba byłoby chyba użyć innego przymiotnika, ale jest on niecenzuralny. Samo to, o czym powiedziałeś, że część naszego podziemia zwalczało upowską partyzantkę, a część było w jakimś porozumieniu, w jakiejś formie współpracy. Po to, by walczyć z polskimi komunistami, tam nie ma dwóch stron. Często tych stron jest kilka. Mieszają się w to oczywiście wywiady państw zachodnich, które też mają tutaj swoje interesy. Do tego dochodzą jakieś uprzedzenia z wcześniejszych dekad. I to wszystko powoduje, że rozmowa o naszej historii, o naszych relacjach z Ukraińcami, to takie ciągłe stąpanie. Po polu pełnym min. Właśnie, i trzeba też wziąć to, powiedzmy, kolokwialnie na klatę, że Polska w tym całym konflikcie polsko-ukraińskim nie zawsze działała chwalebnie i miała też te gorsze epizody, nie tylko Ukraińcy tutaj zawinili, chociaż wiadomo, że tych, tych zbrodni dokonanych na Polakach jest więcej, ale też nie, trzeba wziąć tą odpowiedzialność, że strona polska Musi być gotowa do potępienia tych ym, właśnie swoich zbrodni na ludności ukraińskiej. Ta, taką też jest akcja Wisła, biorąc też poprawkę na to, że to była władza komunistyczna i narzucona przez Sowietów. Nie, ma, nie, nie powinniśmy mieć tym bardziej dzisiaj żadnego powodu, by bronić tamtych decydentów za to, co się wtedy działo. Na koniec warto zachęcić, żebyście w tych dzisiejszych czasach, które żyją tymi nagłówkami krótkimi informacjami, jednak postarali się znaleźć czas, by zagłębić się w te wszystkie zawiłości relacji polsko-ukraińskich, by sięgnąć po jednak bardzo obszerną publikację profesora Grzegorza Motyki, by móc wyrobić sobie własne zdanie w oparciu o wiele faktów, o wiele informacji. Takie informacje też znajdziecie na naszym kanale głównym, na naszym kanale podcastowym, i dyskutujmy, walczmy o prawdę historyczną, ale właśnie też starajmy się zachować tą chłodną ocenę i, i domagając się od Ukraińców uznania prawdy historycznej, też mieć tyle odwagi i mieć tyle pokory, by uznać oczywiście mniejsze, ale jednak również nasze winy. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z Państwem, Łukasz Szymura i Jakub Wojas.